Czy to Jeep? A może Land Rover? A może Toyota FJ Cruiser? Nie. To SsangYong Torres i naprawdę wygląda, jakby Jeep, Land Rover i Toyota spotkały się na coś więcej niż upalanie w terenie. Jaki jest koreański Land Jeep Cruiser? Zapraszam na test. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma MSI. Oglądajcie dalej, żeby zobaczyć, co niesamowitego MSI przygotowało wspólnie z Mercedes AMG. O co chodzi z tymi nawiązaniami do innych marek? Spójrzcie sami. Na przykład maskownica chłodnicy. No dobrze, właściwie to nie jest maskownica chłodnicy. Maskownica chłodnicy jest tu. Ale między reflektorami znajduje się taki pas imitujący maskownicę chłodnicy i ma 6 nacięć. Gdyby było ich 7, pewnie Jeep miałby tu coś do powiedzenia, bo wtedy byłby to znak towarowy amerykańskiej marki. Szybkie samochody i gry komputerowe. Mężczyźni nigdy nie dorastają i nic nas tak nie ekscytuje jak nowe gadżety. To jest laptop MSI Stealth 16 Mercedes AMG Motorsport. Wynik współpracy dwóch marek, dla których najważniejsze są super osiągi. Jestem dziś na torze Kielce i biorę udział w wydarzeniu zorganizowanym przez MSI, żeby lepiej poznać tę maszynę. Pod maską najnowszy procesor Intel Core i9 13 generacji napędza laptopa MSI niczym V8 biturbo w Mercedesie AMG. Sześciogłośnikowy system Dynaudio w laptopie Stealth brzmi jak Burmester w Mercedesie AMG. To system audio klasy premium. No i nie zapominajmy o sportowym designie. Zwróćcie uwagę na otwory wentylacyjne z logo AMG. Każdy klawisz na klawiaturze ma indywidualne podświetlenie, co przywodzi na myśl oświetlenie nastrojowe w Mercedesach. Do tego elementy wykończone we wzór AMG. Przycisk spacji i tu na górze ekranu, gdzie znajduje się wbudowana zaślepka kamerki. Nie zapomnij jej zamknąć, jeśli podczas spotkań na Teamsach zdarza ci się grać. To wszystko w prostej, lekkiej, magnezowo-aluminiowej obudowie. Zapiera w piersiach dech niczym Mercedes AMG GT2. Sprawdź go! Znaczy to. Link w opisie. Ten czerwony element to nawiązanie do czerwonych zaczepów do holowania w Jeepach. W Torresie jest to po prostu plastikowa zaślepka, pod którą wkręca się zwykłe ucho do holowania. Na masce są takie niby zaczepy i to znów nawiązanie do Jeepa, bo we Wranglerach służą do zaczepienia złożonej przedniej szyby. Tu nic się nie składa, na razie nie mają zastosowania, ale podobno ma się pojawić jakieś akcesoryjne oświetlenie, które będzie można na tym zamontować. Z boku mamy trochę Land Rovera Defendera, trochę Toyoty FJ Cruiser. Ogólna sylwetka z boku jest gdzieś pomiędzy tymi dwoma modelami, ale już spłaszczone u góry nadkola to bardziej Land Rover Defender. Listwy na słupkach C występują w obu modelach, ale w Defenderze można zamówić w tym miejscu opcjonalny kufer i w Torresie też jest taki opcjonalny kufer. A i lusterka. Masywne, coś między Toyotą FJ Cruiser a Hummerem H3. Na pewno gdzieś jeszcze takie widziałem. Może Wam coś przypominają? Dajcie znać. Przechodzimy do tyłu, gdzie też wiele się dzieje. Wiszące z tyłu koło zapasowe to znak rozpoznawczy prawdziwej terenówki. Tu jeszcze klapa jest asymetryczna, jak w Land Roverze Discovery. Z czasem niektóre marki zaczęły koło chować w pokrowce czy nawet twarde obudowy, ale pod tym wybrzuszeniem na klapie Torresa nic nie ma. Jest za to uchwyt sugerujący otwieranie drzwi na bok, jak w Defenderze czy FJ Cruiserze albo w Wranglerze. Zamiast tego klapa się unosi. Według danych producenta bagażnik ma 703 litry i w związku z tym zmiata całą konkurencję. O konkurencji więcej za chwilę. Problem w tym, że wynik uwzględnia olbrzymią przestrzeń pod podłogą, którą tu zajmuje styropianowy wkład. W wersji z napędem na 4 koła będzie jeszcze dojazdówka. Prawdopodobnie w tym miejscu można też zainstalować zbiornik LPG, bo polski dystrybutor oferuje takie rozwiązanie. Podłogi nie da się opuścić nawet po wyjęciu styropianowej wkładki, więc nad podłogą zostaje niecałe 500 litrów, czyli tyle co w większości crossoverów o podobnych gabarytach.
Z plusów pod podłogą mieści się roleta, a po bokach są dwie głębokie wnęki z elastycznymi pasami do zaczepienia np. butli z płynem do spryskiwaczy. Klapa jest sterowana elektrycznie, ale po pierwsze działa niemal tak wolno jak w Toyocie RAV4, to znaczy w RAV4 działa jeszcze wolniej. Można sobie zamknąć tak. I teraz to trwa, i trwa, i trwa, i trwa. A po drugie, nie ma otwierania i zamykania gestem. Teraz kilka słów o konkurencji Toresa. SsangYong Tores należy do segmentu kompaktowych crossoverów C+, czyli tych trochę większych, ale jeszcze nie D. Mowa o Hyundai Tucsonie, Jeepie Compassie, Kia Sportage, Nissanie X-Trailu, Subaru Foresterze czy Toyocie RAV4. Ale ponieważ Tores jest w tej grupie największy, producent nie wyklucza, że będzie też konkurował z SUV-ami w segmencie D, takimi jak Hyundai Santa Fe, Kia Sorento czy Skoda Kodiaq. Przy czym Tores nie pojawi się w wersji siedmiomiejscowej, tu kłania się Tiguan Allspace, którego w prezentacji produktowej pominięto. W każdym razie, Tores jest sporym samochodem, a do tego wygląda nietuzinkowo na tle konkurencji. I na tle konkurencji wyróżnia się bardzo przyjemnym dźwiękiem zamykania drzwi. Mocniejsi od SsangYonga gracze powinni się uczyć, jak spasować drzwi, żeby tak się zamykały. Drzwi zasłaniają progi. W drzwiach są kieszenie. Kieszenie są też w oparciach przednich foteli. Do tego nawiew klimatyzacji, dwa gniazda USB-A i jakieś półki, nie bardzo wiadomo do czego, może to puste miejsce na ewentualne sterowanie trzecią strefą klimatyzacji na jakimś rynku. Miejsca na nogi i nad głową jest bardzo dużo, niestety oparcia foteli nie mają regulowanego kąta pochylenia, a oparcie dzielone jest w proporcjach 40:60 z podłokietnikiem, ale bez przebicia do bagażnika. Isofixy tylko na bocznych siedzeniach z tyłu. Z przodu najpierw w oczy rzuca się kierownica ze spłaszczoną górą i dołem. Podejrzewam, że z jednej strony chodzi o łatwiejsze wsiadanie i wysiadanie, z drugiej strony o zmieszczenie całego cyfrowego wyświetlacza kierowcy. Na kierownicy są przyciski do sterowania tempomatem i multimediami. Na wyświetlaczu przed kierowcą są podstawowe dane z komputera pokładowego, dużo ustawień systemów wspomagających i niektórych ustawień samochodu, i tu moim zdaniem jest ich nawet za dużo, bo większość z nich mogłaby się znaleźć na jednym z dwóch pozostałych wyświetlaczy na środkowej konsoli. Nawiasem mówiąc, w sieci widziałem zdjęcia wnętrza Toresa z większym wyświetlaczem, przypominającym ten w nowych modelach Volkswagena. Być może na innych rynkach jest też inny, lepszy system inforozrywki. Bo w Polsce dostaliśmy absolutnie najgorszy system na rynku. Na przykład ustawienia nie są pod przyciskiem Setup, tylko są pod przyciskiem Mode, wtedy pojawiają się źródła audio i wtedy tu w ustawieniach znalazłem niektóre ustawienia, ale tylko niektóre, bo nie wiem na przykład jak się ustawia oświetlenie nastrojowe. Ono się po prostu zmienia. Nawigacja powinna być, ale jej nie ma. Prawdopodobnie została wyjęta podczas aktualizacji oprogramowania, która to aktualizacja odbyła się przed samym testem. Nie chcę sobie wyobrażać, jak wyglądał system przed aktualizacją, ale jest szansa, że kiedyś zostanie mimo wszystko poprawiony. System inforozrywki jest tak archaiczny, że Android Auto wyświetla się jak w starszych modelach Mazdy czy Mitsubishi, czyli mówimy o architekturze, która ma prawdopodobnie z 10 lat. I to pewnie dlatego ustawienia klimatyzacji są na osobnym wyświetlaczu, jak na przykład w Mazdzie MX-30. To tańsze rozwiązanie niż dodawanie fizycznych przycisków w zależności od wersji wyposażenia. Na przykład w wersjach wyposażenia Adventure Plus i Wild fotele są nie tylko podgrzewane, ale też wentylowane. A propos foteli, te są wygodne. Oba są elektrycznie sterowane i oba nie mają pamięci ustawień, czyli jak w Hyundai i Kia 5-10 lat temu. Wygląda bogato, ale nie ma sensu. Pod wyświetlaczem klimatyzacji są dwa porty USB-A i ładowarka indukcyjna. Dalej, spora półka z uchwytami na napoje i miejscem na drobiazgi. Średnich rozmiarów schowek pod podłokietnikiem, a w nim gniazdo 12-woltowe. Schowek przed pasażerem też jest średnich rozmiarów. Kieszenie w drzwiach są spore. Moją uwagę zwróciła pochylona w stronę kierowcy deska rozdzielcza. Jest pochylona pod takim kątem, że nie mogę na niej zostawić na przykład okularów przeciwsłonecznych, bo te się zsuwają. Nie robię tego normalnie, ale czasem, kiedy na chwilę wychodzę z samochodu, nie wiem, żeby zamknąć bramę garażu, rzucam okulary przed siebie, no i tu po chwili spadają na podłogę.
niedalekiej przyszłości pojawi się Torres EVX, model elektryczny, ale na razie dostępny jest Torres tylko z silnikiem benzynowym TGDI o pojemności 1,5 litra i mocy 163 koni mechanicznych. W dwóch najniższych wersjach wyposażenia dostępna jest manualna przekładnia, od drugiej wersji wyposażenia w górę jest już automat i od drugiej wersji wyposażenia w górę można też wybrać napęd na wszystkie koła z elektroniczną blokadą. Samochód może holować do 1,5 tony, prześwit wynosi 19,5 cm, ale to jest wersja z napędem na przednią oś, więc nie będę dziś robił mojego testowego podjazdu na ukos. Producent nie podaje czasu od 0 do setki. W moich pomiarach wyszło 9,5 sekundy, niezależnie czy w trybie normalnym czy sportowym. Przy ruszaniu na suchej przyczepnej nawierzchni jest z pół sekundy takiego zdławienia, które ma na celu albo ograniczenie emisji, albo obciążenia skrzyni biegów, albo jedno i drugie. Nawiasem mówiąc, kiedy ostro ruszyć na takiej bardziej skomplikowanej nawierzchni, na przykład kiedy jedno koło jest na poboczu i ma ograniczoną przyczepność, wtedy zdławienia nie ma, za to skrzynia blokuje się na odcince na pierwszym biegu, trzeba odpuścić gaz i dopiero wtedy skrzynia zmienia bieg. Nie będę starał się zreplikować tego błędu do kamery, bo nie chcę uszkodzić samochodu, ale sytuacja zdarzyła się dwa razy w ciągu jednego dnia zdjęciowego i ja rozumiem, podczas zdjęć zdarza nam się wykonywać manewry niestandardowe, a być może to wada tego egzemplarza, który jest świeżo po prezentacji dla mediów i dla dealerów, więc swoje już oberwał. Obiecywane zużycie paliwa to 8,6 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Do osiągnięcia, ale nie zdziw się, jeśli w mieście czy na autostradzie zobaczysz powyżej 10 litrów. Zawieszenie bardzo dobrze amortyzuje. Wersja Wild ma w standardzie 20-calowe felgi i nadal podróżuje się bardzo komfortowo. Przednie zawieszenie to kolumny McPhersona, z tyłu jest zawieszenie wielowahaczowe. Wyciszenie samej kabiny jest przeciętne, chociaż zawieszenie znowu jest ciche. Widoczność też jest przeciętna. Za to SsangYong Torres wyposażony jest w liczne systemy wspomagające kierowcę, w tym na przykład system monitorujący ruch poprzeczny podczas cofania z awaryjnym hamowaniem. Problemem mogą okazać się inne systemy wspomagające, na przykład asystent utrzymania na pasie ruchu. Nie umiem jednoznacznie stwierdzić, który z systemów na krętej drodze potrafi wyrywać kierownicę z rąk, bo przeklikanie się podczas jazdy przez wielostopniowe menu jest niebezpieczne, ale cokolwiek uda mi się wyłączyć, najprawdopodobniej włącza się po ponownym uruchomieniu pojazdu i niestety nie ma do tego fizycznych przycisków. Pół biedy, gdyby pozwolić Torresowi jechać według tego, co system uznaje za środek pasa, ale zdarza się, że mimo wszystko reaguje system ostrzegający o przekroczeniu linii, więc albo ja prowadzę i wtedy system się drze, albo samochód prowadzi i system się drze, albo ja prowadzę i próbuję mi wyrywać kierownicę z rąk. I coś takiego pamiętam z wczesnych Hyundaiów i Kia sprzed paru lat. Ten problem występuje głównie na krętych drogach, ale bywa, że system ostrzega też w mieście, gdzie czasem trzeba lawirować między fantazyjnie zaparkowanymi samochodami. Szkoda, że SsangYong nie zostawił do tego fizycznego przycisku. Po prostu wtedy problem by się rozwiązywał. Bardzo prosto. Przynajmniej adaptacyjny tempomat z prowadzeniem półautonomicznym działa sprawnie. Bez karty nawigacji nie działa system rozpoznawania znaków drogowych, więc nie wiem, czy Torres ma już system ISA, Intelligent Speed Assist. Wspominałem o nim przy okazji testu Lexusa RX. SsangYong nie odpowiedział mi jednoznacznie, bo podobno samochód bazuje na rozszerzonej homologacji Corando, czyli zanim przepisy dotyczące ISA weszły w życie. Przy okazji, zauważyliście brak oznaczeń SsangYong? Jest tylko logo ze skrzydłami smoka, a poza tym nazwa modelu Torres. Podobno marka SsangYong ma być stopniowo wygaszana i zmieniona na KG Mobility, jak ma to miejsce na rynkach dalekowschodnich, ale szczegóły w Europie nie są znane. Ceny SsangYonga Torresa zaczynają się od 139 900 zł za podstawową wersję wyposażenia Joy z manualną przekładnią. To jest topowa wersja Wild z automatyczną skrzynią biegów z napędem na przednią oś. Z dopłatą za lakier cena testowego egzemplarza wynosi 195 800 zł.
Podoba mi się wygląd Toresa, podoba mi się, że jest przestronny wewnątrz, ale nie podoba mi się, jak działa w nim elektronika. Nie dlatego, że obsługa jest zbyt skomplikowana, czy system za bardzo rozbudowany, ale dlatego, że jest ewidentnie niegotowy. Nie wiem, ile z tego uda się poprawić aktualizacjami oprogramowania przed pełnym liftingiem. A jak Tobie podoba się Ssangyong Torres, napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji.